Dość szybko Jana Pawła II okrzyknięto wielkim. Osobiście myślę, że był on zarazem i większy, i mniejszy niż to o nim zwykliśmy myśleć. Był większy, bo znamy, ty i ja, tylko ułamek jego życiowych dokonań, zewnętrznych dzieł i wewnętrznych przemian. Był jednak zarazem i mniejszy niż to zwykliśmy o nim sądzić. Bo stawiając mu pomniki, skłonni jesteśmy wierzyć, że nie miał wad, nie popełniał grzechów, że nie musiał się spowiadać i nawracać. I jest to dziś naszym wyborem, naszą decyzją, na co bardziej chcemy zwracać uwagę. Czy na to, co czyni go jeszcze większym w naszych oczach, czy też na to, co go umniejsza, a może nawet i w jakiś sposób poniża. I wybór ten będzie nas albo motywować za jego przykładem do pokornych zmagań o naszą wewnętrzną i zewnętrzną wielkość, albo karmić nasze niskolotne instynkty, rozdmuchując do naprawdę wielkich rozmiarów naszą własną pychę. Mamy też jeszcze, ty i ja, inne niezbyt chlubne i z pozoru tylko różnie motywowane skłonności, które dochodzą do głosu, gdy ocieramy się o prawdziwą wielkość drugiego człowieka. Gdy doskwiera nam nasza własna miernota, a komuż nie doskwiera, szukamy wielkiego protektora, bohatera, z którym możemy się identyfikować, z którym możemy sympatyzować, którego możemy popierać, na którego możemy się powoływać. W ten sposób niejako ściągamy część jego chwały i zasług na siebie samych, bo jakby nie było, jesteśmy z jego drużyny. I oczywiście nie ma w tym nic złego, dopóki nie usprawiedliwiamy w ten sposób braku osobistych zmagań o własną wielkość, braku zmagań o przezwyciężenie własnej miernoty. Słabość drugiej skłonności jest już dużo bardziej widoczna. Nie lubiąc czuć się mniejszymi, a tego zawsze doświadczamy w zetknięciu z prawdziwą wielkością, zaczynamy szukać w wielkim człowieku tych wad i grzechów, których odnalezienie pozwoliłoby nam zrzucić go z piedestału. Zdumiewa mnie wielkość tego człowieka. A przecież jest tylko człowiekiem. Mniejszym od największego spośród narodzonych z niewiast. Wszystko wydaje się nie dość głębokie. Nie dość świadome. Nie dość Chrystusowe. Jak nigdy dotąd chyba razi mnie w oczy banalność życia, co ucieka przez palce. Musicie od siebie wymagać. Musimy wymagać. Musimy. Czy kocham go bardziej niż ciebie? Nie wiem. Wiem, że bardziej słucham. Wyrywa się serce z kajdan, które własna małość i bojaźliwość nałożyły. Nie lękajcie się. To nie jego słowa, lecz jakże nośnie brzmią w tych ustach. I jak nigdy dotąd ujmuje mnie ta droga, co z młodego mężczyzny kapłana czyni.